Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam absolutny must have, czyli coś, co musicie mieć do swojej kamerki GoPro. Oczywiście nie musicie, ale jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, które sam sobie kupiłem. Około 260 zł za to dałem, więc tanie to nie jest. Nówka sztuka. Używałem kiedyś z GoPro 6, gdy testowałem GoPro 6 kiedyś tam, na kanale są filmy. I mogę Wam powiedzieć, że to jest jedno z najlepszych akcesoriów, najczęściej wykorzystywanych z naszą kamerką GoPro, gdy podróżujemy, gdy na przykład płyniemy łodzią i chcemy zanurzyć kamerę pod wodą, żeby zobaczyć, jak rybki gdzieś tam pływają, czy żółwie, czy cokolwiek innego, gdy chcemy dostać się z kamerką w miejsce, gdzie po prostu jesteśmy za niscy, albo po prostu ręki tam nie możemy włożyć, więc taki uchwyt bardzo dobrze wykonany, stabilny, dodatkowo jest tripod, uchwyt i do tego ramię i to wszystko w jednym komplecie, dlatego też pewnie tyle kosztuje, no bo jest to mega praktyczne rozwiązanie i niejednokrotnie jest to jedno z najważniejszych zaraz po zapasowej baterii, którą możemy sobie kupić do naszej kamerki GoPro. Zaprezentuję Wam teraz to rozwiązanie, znam już je jak własną kieszeń i sporo osób wiem, że zastanawia się nad zakupem tego, ale cena nie jest zachęcająca, dlatego szuka różnego rodzaju rozwiązań alternatywnych, jedne lepsze, drugie gorsze, no i właśnie potem jest ten taki dylemat, kupić tańsze i czy będzie to się sprawdzać, czy nie będzie, czy będzie wszystko dobrej jakości, czy nie. No i właśnie, jeżeli macie te pieniążki na akurat ten uchwyt i chcecie, to kupcie sobie oryginalny i na pewno nie będziecie zawiedzeni. Różnego rodzaju alternatywy zawsze mogą spowodować, że coś tu będzie nie tak. No dobra, przyjrzyjmy się Treewayowi, czyli uchwyt, grip, arm, ramię i do tego tripod, czyli statywik. Pokażę Wam kilka sposobów, wariantów oczywiście wykorzystania tego rozwiązania. Tutaj macie na samej infografice sporo różnych rozwiązań. Możemy wszystko złożyć i trzymać sobie to jakby w ręce podczas normalnego użytkowania. Możemy rozłożyć, wykorzystać na przykład w ten sposób, żeby fajne selfie sobie zrobić, ale żeby było lepsze niż zwykłego kijka, który zawsze gdzieś tam na tym zdjęciu jest, a tutaj nie będzie. Nie będziemy musieli za bardzo cudować z ręką, gdzieś tam odginać, tak żeby nie było widać kijka czy cokolwiek. Dodatkowo mamy statywik, który bardzo się przyda, gdy chcemy zrobić zdjęcia, a nie ma nikogo w koło, kto przytrzymałby kamerkę, żeby zdjęcie zostało wykonane. Albo jesteśmy grupowo, ale nie chcemy tracić ani jednej osoby. Można też kamerkę naszą GoPro zamontować bezpośrednio pod sam statywik, pod uchwyt bezpośrednio, bez tego ramienia. Tak więc kombinacji jest wiele zależnych od naszego po prostu pomysłu i potrzeby. Dobra, co dostajemy w komplecie? W komplecie otrzymujemy, już Wam pokazuję, uchwyt. I jedną śrubę. Pudełka na bok i skupmy się teraz na całym komplecie, jak to się prezentuje. Śruba nam się będzie przydawać, a tak wygląda cały komplet. Zacznę od dolnej części tego uchwytu. Guma bardzo dobrze trzymająca się nie tylko gdy jest sucho, ale także gdy mamy mokrą taką aurę, to znaczy albo pada deszcz, albo jesteśmy gdzieś w wodzie i pływamy pod wodą. Co dalej? Tutaj mamy jeszcze taką nalepkę, blokady, zdejmujemy, ona nie będzie nam do niczego specjalnie potrzebna, ale musimy wiedzieć, że ten przycisk niebieski to jest przycisk zwalniający blokadę tu w tym miejscu, zobaczcie. I teraz gdybyśmy chcieli to złożyć, to się nie da, no nie ma takiej możliwości, więc naciskamy i wtedy możemy złożyć sobie do takiej postaci. I najczęściej tak zostawiamy, gdy mamy potrzebę, to możemy sobie po prostu rozłożyć według własnych potrzeb. Tutaj mamy śruby, które nam oczywiście regulują pewną sztywność. Jeżeli odkręcimy, no to to wszystko będzie luźniutko sobie tak pracowało, luźno. I potem dokręcamy zależnie od naszych potrzeb. Pamiętajmy, że kamerka swoje waży, w związku z czym zawsze dokręcajmy trochę mocniej, ale nie za mocno. I w ten sposób wszystko jest bardzo sztywne, nic tutaj nie lata. I to jest ta solidna zaleta jednak tej jakości od GoPro, jeżeli chodzi o ten uchwyt Treeway. To jest po prostu dobrze wszystko zbudowane. To jest taki mocny plastik, odpowiednie kształty, żeby to wszystko zachowało sztywność. Wszystko jest fajnie, fajnie to wszystko wygląda po prostu. Dobra, troszeczkę sobie poluzujmy. I teraz tak, oczywiście kamerkę montujemy sobie na końcu, tu w tym miejscu, albo tu bezpośrednio, albo do statywu, o którym chcę teraz najpierw powiedzieć. Tutaj od dołu wystarczy odkręcić taki element z gwintem, do którego przyczepiony jest statywik. Zobaczcie, o co tutaj chodzi. Tu jest taki statywik, tripod, więc trzy nóżki, proszę bardzo. I możemy sobie to w ten sposób zamontować odwrotnie. Zobaczcie, to po prostu wkręcamy. O, tak, hop, 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 hop. I mamy sobie, jak sami rozumiecie, element, do którego możemy przymocować sobie kamerkę i będzie to wszystko stało. Pokażę Wam to z innej perspektywy. O, myślę, że tak będzie dobrze i wszyscy wszystko zrozumieją. Tutaj możemy sobie kamerkę zamontować.
Weźmiemy sobie naszą kamerkę, wymontujemy z uchwytu oryginalnego, który otrzymujemy w komplecie. Jest kamerka w ramce, tak jak widzicie, ramka jest niezbędna. I montujemy sobie czy do siebie, czy też od siebie. To wszystko zależy, jak będziemy chcieli. Zaraz wam to pokażę. Hop, tutaj sobie zamontujmy. Wykorzystamy o śrubę. O, jest śruba, chodź tu. Wkładamy śrubę do końca. Wkręcamy. Nie trzeba mocno, to się tutaj wszystko bardzo fajnie trzyma. OK. Usztywniamy sobie odpowiednio uchwyt, zależnie od potrzeb. Oczywiście możemy maksymalnie do góry sobie ustawić. Możemy sobie ustawić trochę w dół. Być może będziemy chcieli coś nagrywać na stole, jakieś, nie wiem, poradniki, jakieś vlogi, cokolwiek. To oczywiście odpowiednio usztywniamy, żeby zachować środek ciężkości, żeby oczywiście nasz statyw utrzymał całą tą konstrukcję zależną od naszych potrzeb. Zobaczcie, to już sobie ustawiamy jak kto chce. Fajne, praktyczne rozwiązanie. To jest jedna z opcji oczywiście wykorzystania. W każdej chwili szybciutko możemy sobie ściągnąć, odblokować. Proszę bardzo i znowu mamy uchwyt na naszą kamerkę. Fajnie, fajnie. Jeżeli chodzi o ten statyw, to jest bardzo istotna kwestia. Poza tym, że możemy zamocować sobie do tego uchwytu, możemy ten statyw odkręcić. Coś mi się odkręcić nie chce, czy co? O, jest, sorry. Wszystko jest ok. Odłóżmy. I tutaj spójrzmy na jedną rzecz. Tu jest taka uszczelka czarna. Ona powoduje, że gdy wszystko skręcamy sobie albo ze statywikiem, albo bez tego statywiku tutaj do środka, bo co chcę wam powiedzieć, to się demontuje. Zobaczcie, możemy to odłączyć. I znowu mamy tutaj wtedy śrubę, a dokładnie nakrętkę wbudowaną i za pomocą śruby możemy bezpośrednio naszą kamerkę zamocować sobie do samego tego statywiku. Proszę bardzo. A to, taką zaślepkę, razem z tą uszczelką montujemy sobie tutaj. O, proszę bardzo. I woda nam tutaj do środka nie wpływa, ponieważ ta uszczelka nam chroni tutaj ten uchwyt od wewnątrz i tak to będzie się prezentować. Czy ze statywem, czy bez statywu, tak więc mamy różne możliwości wykorzystania. Fajna sprawa, bardzo praktyczne, wszechstronne rozwiązanie, które polecam każdemu bez dwóch zdań, jeżeli zastanawia się nad jakimś podstawowym uchwytem, no to może lepiej od razu kupić sobie tego Treeway'a, który przyda się dosłownie wszędzie, zawsze w podróżach. Tutaj zobaczmy, są takie wyżłobienia, jedno i drugie. I tutaj są takie ząbki. Wystarczy kliknąć i z powrotem włożyć do środka. Tak więc jak widzicie, bardzo praktyczne rozwiązanie. Ja je sobie wczoraj kupiłem i będę wykorzystywał podczas różnego rodzaju wyjazdów. Tak więc, no fajne, fajne. No polecam wam, jeżeli zastanawiacie się nad zakupem. Tu jedna z powierzchni jest płaska, jak widzicie. A no dlatego, ja to pokażę zaraz. Hop. Możemy sobie na przykład... O, coś takiego ustawić. I to powinno nam tutaj stać. Zależnie oczywiście od naszych potrzeb, co będziemy chcieli uzyskać, tak? Nawet w ten sposób można sobie ustawić. O, coś takiego mniej więcej. O, kamerkę. To też jest takie drobne ułatwienie, ale znowuż może się to komuś przydać, żeby nawet i tak ustawić, czy w górę, czy cokolwiek. No dobra, sporo różnych opcji wykorzystania tego narzędzia, można powiedzieć, tego rozwiązania. Zobaczcie, złóżmy sobie do końca. Ja już to kiedyś użytkowałem, dokręcamy, pamiętajcie zawsze, żeby do końca dokręcić te śruby, gdy już mamy daną pozycję ustawioną, tak żeby luzu tu nie było i oczywiście śrubę dokręcamy sobie do końca, gdy już będziemy montować naszą kamerkę, oczywiście czy to w tą stronę, czy też być może będziemy chcieli w drugą stronę, zobaczcie. Bo to już jest oczywiście do wyboru, do koloru. Hop, 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 hop. W tą stronę, czy w tą stronę, tu zawsze sobie przeglądam tą dziurkę, o, żeby nam wszystko fajnie się tutaj połączyło. OK, widzimy. Dokręcamy. Przechodzi przez te otwory i już czujemy, jak się wkręca śruba w gwint. Nie trzeba jakoś specjalnie mocno, bo to wszystko już się trzyma bardzo sztywno, tak więc nie ma co dokręcać na siłę, chyba że będziemy mieli tutaj bardzo duże opory, czy to powietrza, czy to... O, w ten sposób.
czy wody, bo na przykład włożymy sobie to pod wodę i będziemy chcieli nagrywać, co tam się dzieje pod wodą. No to wtedy dokręcamy troszeczkę mocniej, ale nie ma co przesadzać. Wszystko prezentuje się bardzo dobrze. Z mojej strony to rozwiązanie mogę polecić dosłownie każdemu. No bo sami widzicie, mega praktyczne, mega praktyczne. Tak więc dajcie znać, czy użytkujecie Treeway'a, a być może użytkujecie jakieś inne rozwiązanie alternatywne i możecie oczywiście tą alternatywę polecić, to dajcie znać w komentarzu, co użytkujecie. Dla mnie to jest takie podstawowe na wyjazd, tak więc kupiłem sobie to i będę z tego korzystał i nagrywał dla Was filmy. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam!